Recording in progress. Dzień dobry, kochani. Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym naszym programie z interesującymi ludźmi. No, tego człowieka nikomu przedstawiać nie trzeba. To ja bym powiedział dzisiejszego czasu, chociaż na pewno posypie się od razu krytyka w moją stronę, od strony Romka, że jest to swego rodzaju autorytet, na którym ja budowałem wiedzę, którą się dzisiaj posługuję. Roman, jest mi niezmiernie miło Cię znowu u mnie gościć. Witaj, bracie. Ja dziękuję Ci, że mnie zaprosiłeś i rzeczywiście muszę to powiedzieć. Nie jestem autorytetem. Jesteśmy braćmi, każdy ma swoje doświadczenia. Obaj mamy skopane trochę tyłki i dlatego jesteśmy mądrzejsi. Tak, właśnie, o to chodzi. Powiedziałem to wtedy z tego czasu, jak po raz pierwszy zacząłem Cię oglądać. Był to taki program, w którym opowiadałeś takie niesamowite rzeczy, że mi mózg zaczął się po prostu dymić. Ja mówię, jak to możliwe, jeżeli ma to znamiona prawdy, jako ludzkość, czy my jesteśmy w stanie to udźwignąć? I idąc tymi wszystkimi etapami, zauważałem, że ten człowiek, który teraz siedzi tu ze mną, czyli ty, faktycznie miał rację. Ja mówię, to jeżeli to, co ty wtedy mówiłeś, było dla mnie tak szaleńcze, okazało się właściwe, to co czeka nas w niedalekiej przyszłości? I tak po kolei zacząłem się w te tematy zagłębiać i okazało się, że my przecież jesteśmy w króliczej noży. Tak. To się tu wyprawia na tej ziemi. I tu się wyprawia to, co się kiedyś nam w głowach nie mieściło. Natomiast od tego pierwszego razu, kiedy myśmy rozmawiali, że ty mówisz w swoim stanie świadomości ówczesnym, tak zareagowałeś. Wczoraj i przedwczoraj był tu w Poznaniu warsztat pod tytułem Dzieci Gwiazd. Wszystkie te dusze, które się czują, że są dziećmi gwiazd, dziećmi bożymi, dziećmi światła, dziećmi mądrości, przyszli ludzie tutaj, a w nich dusze. I już nie było tak jak za dawnych czasów, a to co, to mamy wierzyć, że jest inkarnacja, a naprawdę tak jest, że jest jakaś mafia, że rządzi światem. Nie, przyszli świadomi ludzie, którzy wiedzą, kim są i nie pytają się, co będzie dalej, co robimy razem dalej, bo ich świat upada, my tworzymy tutaj nowy świat. O tym przez 2 dni była gadka tutaj. My, ty, ja i ci ludzie, że tu wczoraj byli i inni, których nie znamy na całym świecie, a czują, ja się tu wcieliłem po to, bo wnoszę ze sobą program Nowy Świat. Co mówił Chrystus, prawda? Oto tworzę nową ziemię i my wszyscy wchodzimy na nową ziemię, taką, jaką my chcemy widzieć, a nie jaką oni nam szykują, bo to już umarło, to już tego nie ma. Nie ma. Nie zdał egzaminu. Ani religii nie, ani polityka nie. Tak. I każdy z nas wnosi to, ja chcę widzieć nowe niebo, bo Chrystus mówi, stworzę nowe niebo. To jest nasz stan świadomości, nasz naturalny stan świadomości. Odzyskujemy go, to niebo wewnątrz. Kto otworzy teraz niebo wewnątrz w sobie, przyciągnie go prawdziwe niebo. Mi się podobało jeden pasaż z Biblii, gdzie była ta biblijna opowieść drogi krzyżowej i Jezus niesie ten krzyż, spotyka swoją mamę. Mama oczywiście zapłakana, widzi, że synek jakieś drzewo ma na plecach i idzie tą drogą i on patrzy na nią i mówi: Matko, ja czynię wszystko nowy. I to się teraz właśnie dzieje. Tak, my czynimy wszystko nowe, ale od siebie zaczynamy. Nie na zewnątrz, nie robimy nowego świata materii. Nas nie zaproszono na spotkanie o renesansie kapitalizmu
gdzie siedział pan papież i pani Rothschildowa i zaproszeni inni ludzie, nie używają nazwisk, wiemy, że to nie nasi byli tam zaproszeni, i debatowano nad systemem, który się nazywa renesans kapitalizmu. I to ma być ten reset. My nie chcemy żadnego resetu. My tworzymy nowe, wszystko nowe. Tak. Teraz świadomie to robimy, z premedytacją. To, co my tworzymy, to jest błądem w ich matriksie. Mhm. I ten ich matriks zostanie zawstydzony, srodze. Tak. A ten cały matriks, on już teraz siada. Błędy się pokazują niemalże na każdym kroku. Nawet dochodzi do takich dziwnych zdarzeń, bo to wszystko to jest holograficzna rzeczywistość, która jest po prostu skomputeryzowana. Ty kiedyś powiedziałeś, że do ludzi, przepraszam, do istot pewnych nie dochodzi informacja, bo jest zrobotyzowany, ale nie tylko Tak. te istoty są zrobotyzowane, nasza cała rzeczywistość jest również zrobotyzowana komputerowo i te błędy w Matrixie się pokazują. Nawet jest, i to takich filmów jest coraz więcej. Jedzie sobie pani samochodem, ma tę deszkę, to jest na przodzie ta kamerka, tak to w Rosji jest bardzo często spotykane, i patrzy, jest wypadek i samochód stoi po prostu jak drzewo. Wywalił się i stoi tak, jakby go postawił, i tak stoi. Postawiony. Tak, z jednej strony, z drugiej strony są samochody, deszcz pada, wycieraczki działają, muzyczka gra, a on stoi, jakby go przyklejono do tego. To Albo jest błąd w matriksie. Tak, błąd w matriksie. Jedzie samolot, naraz stanął w jednym momencie. Akurat teraz jedzie tutaj samolot, który będzie lodował w Düsseldorfie na lotnisku. Teraz go widzę jak na dłoni. I on naraz stoi, tak? No to, Tak. toż to przecież widać, że ten Matrix dostaje dziur, bo skąd ten komputer nadaje tą falę stojącą, a te dwie fale, jak się spotykają, tworzą materię. To są tak niesamowite rzeczy, twardą materię, którą możemy dotknąć. Tego nas w szkole nie uczyli. No otóż to, tak? A to No. teraz wszystko przychodzi do nas. I ci, którzy to stworzyli, pogubili się chłopacy, tak? Lejce im się pomieszały. Się Kiedyś jak... boją. Tak. Oni się teraz boją, a ze strachu będą agresywni. Także nie wolno się nam z kolei bać agresji, tylko mamy nadal tworzyć naszą przyszłość, nowe niebo w sobie, nowy stan świadomości. My wszyscy mamy być zawsze w każdej sytuacji życiowej, ponad i poza tym. Nie schodzić na ich poziom, na dyskusje, na przekonywania, na walki, kto ma rację, kto nie ma racji. Każdy ma prawo nie mieć racji. Tak, właśnie, o to chodzi. I oni mają prawo nie mieć racji. No to Mają dlaczego? prawo nie mieć racji, No, tak. no to dlaczego mamy z ich pozbawiać tego prawa? Przecież to. Jest jeszcze jedna rzecz, że to nie jest my i oni. To oni nazywają nas obcymi. My ich widzimy jako bracie i siostry. To, że zachorowali kapeczkę, poważnie nawet, nie kapeczkę, poważnie, No. wybaczamy im, bo chorym trzeba wybaczyć, że się rozchorował. Tak. Modlimy się nawet za nich, żeby im też było dobrze. Wracajcie razem z nami do domu, do źródła, do światła. Nie chcecie? Zostańcie, gdzie jesteście. Bądźcie szczęśliwi, nawet w ciemnościach. Nie udało się wam? No pech gehabt. No, no właśnie. Na początku, Romek, powiedziałeś, że mieliście spotkanie zatytułowane Dzieci z Gwiazd i bardziej trafniejszego tytułu nie mogliście wybrać. Jak ja się urodziłem, to byłem dla mamy i taty gwiazdką z nieba. I oni wtedy nazwali mnie po imieniu. I my wszyscy jesteśmy gwiazdkami z nieba. Zeszliśmy na ziemię. No jesteśmy. Tu każdy zna, to nie jest tak, ludzie mówią, panie Romanie, to my wszyscy jesteśmy z kosmosu. Właśnie to, że wszyscy jesteśmy z kosmosu, to jest właśnie dowód na to, że my jesteśmy dziećmi gwiazd. Każdy ze swojej gwiazdy albo spod innej gwiazdy, z innych planet. Nawet to nie jest istotne, z jakiej planety. Istotne jest,
z jakiej domeny świadomości zeszliśmy na ziemię, bo myśmy zeszli tu. To nie było takie proste tu zejść. To nie jest tak, że sobie, a to ja idę teraz na ziemię. To trzeba było minimalizować swoje promieniowanie. Trzeba było zejść stop po stopniu, powoli, powoli, aż doszliśmy do świata, w którym teraz jesteśmy. Innymi słowami, zeszliśmy do szpitala psychiatrycznego w tej galaktyce. I teraz albo widzisz w nim dom wariatów i wariujesz ze wszystkimi, albo jesteś tutaj po to, żeby pomagać tym, którzy nie chcą już dalej wariować, albo nie wiesz, co się z tobą dzieje, no to już przyszliśmy za późno wtedy. No, w tym wypadku, jak zeszliśmy i wiedzieliśmy, że tu jest dom wariatów i przyszliśmy na... I przyszliśmy, bo tak zadecydowaliśmy, no to my wiemy, że ci osobnicy, którzy tu latają po tym świadku, są psychicznie uszkodzeni, ale i ordynator nie jest lepszy, tak? I sami sobie to zrobili, tak. Pozwalają ordynatorowi, tak jak są ludzie, którzy codziennie w domu, na przykład w jakichś szpitalach psychiatrycznych, wiedzą, że to im szkodzi, a pozwalają sobie wbijać dożylnie, podskórnie i łykają badziewie, które ich niszczy. No wprawdzie ja wiem, że to są psychotropy, ja słyszę, ale wie pan, już uzależniłem się od tego, to po co przyszedłeś do mnie? No może pan jakoś mi pomoże. Jakoś nie ma. Albo robimy coś ze sobą, albo nie. Ja nie mogę z zewnątrz nikomu pomóc. Ale jak on się wysila i ja podaję mu rękę, on mnie łapie za rękę, to ja mam wtedy możliwość go wyciągać, bo on mnie mocno trzyma. Ale jak on przyjdzie zobaczyć, co się stanie, no to widzi, co się stanie z nim. Łykasz dalej psychotropy. Nie możesz. Nic z zewnątrz, teraz, nic nie przyjdzie. No i teraz mamy, Niemcy określają to Vorführung, czyli jest nam to przedstawione, pokazane. Jakbyśmy na scenie siedzieli i teraz na scenie się odbywa jakaś pokazówa. I oni nam to pokazują po imieniu, jak ten świat do cna zwariował. Grecja to była grecka tragedia. Tak, dokładnie. Tak? To jest grecka tragedia. Ale Roman, zobacz, jak my możemy teraz wykazać się, na ile już zrozumieliśmy drogę, którą przeszliśmy. Bo każdy z nas przeszedł pewną drogę, ale trudno jest wielu jeszcze wyciągać z tego wszystkiego wnioski. Dlatego nagrywamy te rozmowy dla tych, którzy też przeszli kawałek drogi. Też już zobaczyli, że to nie jest to, co oczekiwano tu. Ja mogę, żeby pomóc wszystkim, mogę powiedzieć to, co mówię zawsze tak zwanym pacjentom, choć nie lubię tego słowa, braciom, którzy proszą o pomoc. Nie widzimy już tutaj w tym wszystkim domu wariatów, widzimy tu wyższą szkołę życia. Tak, tak. Jesteśmy w wyższej szkole życia, to jest intensywne przeszkolenie, intensywne szulum, czasem są poważne lekcje takie, ale na koniec wyjdziemy stąd jak James Bond na wakacje. Tak, dokładnie. No i mamy tutaj oczywiście różnych osobników, oczywiście w tych samych ludzkich ciałach, no i to charakteryzuje się genetyką, bo widzimy, że w rodach królewskich dbane jest o to, żeby się rodzili, za mąż wychodzili i mieli i rozmnażali. Tak, między swoimi, żeby nie było mieszania krwi i tak dalej. A więc oni dbają o swoje linie genetyczne. Gdzie tak. indziej znowu są inne społeczności, one również dbają o swoje linie Dlatego genetyczne. Dlatego przecież u religijnych Żydów, u religijnych nieżydów zawsze tak zwane małżeństwa z miłości, czyli małżeństwa mieszane. Obie strony rodziców krzywo patrzyli na to. I to jest do dziś, jak na przykład w Izraelu Arab z Żydówką lub Żyd z Arabką. Oni się kochają, oni chcą tak żyć, bo oni świadomością są na tym samym poziomie. Ale stare generacje jeszcze nie. Dlatego obie rodziny
nadal ze sobą nie rozmawiają na przykład i krzywo patrzą na tych młodych, że oni nie dbają o tradycje, a tradycje to są utrwalacze hipnotyczne. No właśnie, no właśnie, tak. Rytmicznie co roku te same, ci jedzą macę, a ci tutaj jedzą karpie. A inni jedzą jeszcze co innego, ale rytmicznie i to powtarza i utrwala tysiące lat ludzie robią to samo. Tak. I uważają, że to jest, dla nich to jest rozwój, czyli zastój jest rozwojem, ale... Zastój jest rozwojem. No, no a wtedy te społeczności jak jeszcze dbali o siebie, no to, to znaczy byli w tym porządku pierwotnym, który był dobry, no to wiadomo, oni mieli połączenie z różnymi kolektywami. Tak jak zagłębimy się w to wszystko, to wiemy, że na przykład są społeczności, które są powiązane z wielorybami i to są w szczególności ludzie. Później są na przykład Anunacy, którzy są powiązani z delfinami. Później mamy powiązania z gadami, na przykład z jaszczurkami. No to są pieruńskie wiadomo... gadziny, co na Tak, to są Śląsku. gadziny, tak. No i później mamy już powiązania, które się bardzo nisko obniżyły, tam gdzie mamy całych lucyferian i satanistów. To już, to jest właśnie to, o czym ty mówisz, że tam genetyka do tego stopnia została zdegradowana, że przez ich ciała tylko mikronowe ilości światła przepływają, a światło już zawsze było informacją. Dlatego mamy na drogach pod chodnikami światło wody, bo światło wody przepuszczają najwięcej informacji. Tak, drugi, to jest to. Tak, i To ich jest to. światłowody są tak przybrudzone, że nie dociera informacja. Jak na lekcjach matematyki w technikum czegoś nie rozumiałem, to mówił mi profesor, Ciupka, czy do ciebie to nie dociera? No, musiałem stwierdzić, że nie. To nie dociera, widzisz, właśnie. To jest bardzo mądre. Są informacje wokół nas, że gdybyśmy ich użyli, to byśmy w ogóle nie musieli gdzieś nagrywać tego filmu w tej chwili, bo nie byłoby o czym rozmawiać, wiedzieliby. To jest niebo. Wszyscy wiedzą, jak jest. To jest niebo. I niebo, wiesz, na przykład w języku hebrajskim nie ma liczby pojedynczej. Niebo to są tylko niebiosa. O właśnie. Czyli różne stany świadomości. Jest niebo porządku, niebo boskiej woli, niebo boskiej mądrości. Tam żyją istoty, które zajmują się tym i tym są. To są domeny świadomości. O, to jest ten wyraz. Albo wymiary świadomości. A ponieważ wszystko zawarte jest we wszystkim, to my jesteśmy wtedy istotami doskonałymi, tak jak nasz Stwórca, i jego źródło, bo źródło nie jest samo w sobie. Źródło jest stworzone przez Stwórcę, który w sobie je stworzył. Tak to wygląda. Nie jest tak, że nagle tam ktoś gdzieś zaszedł w ciążę i urodził kosmos i jest Matką Boską. To są jakieś mrzonki, które, wiesz, to chyba ktoś zajarał niedobry towar. Zatani towar. No dokładnie. No tak to wygląda. No i tutaj na tej ziemi no mamy taki troszkę bałagan, rozgardiasz, a to spowodowane zostało, bo wiesz, my moglibyśmy przechodzić te wszystkie etapy na ziemi, ale tym takim najbardziej, bo to na Atlantydzie już wydarzyło się bardzo wiele zła, wiadomo, Lemuria, oni byli uduchowieni, Atlantyda była bardzo technologiczna. Tak samo jak w obecnych czasach było takie tak zwane Imperium Polonium, to też byli bardzo uduchowieni ludzie. Mieliśmy Grande Tartarię, która też była bardzo technologiczna. Tak, Grande, to się tak. cyklami powtarza, ale chodziło
o to, że jak była ta Atlantyda, to tam doszło do poważnej katastrofy, w efekcie której została ta cywilizacja utracona. No i później trzeba było sukcesywnie wszystko odbudowywać, Od aż nowa. doszliśmy do roku 3430. I co się stało? Tam było takie znaczące zdarzenie w Biblii, o którym ty bardzo często opowiadałeś. Wtedy słuchałem tego zapartym tchem. I wiesz, jak to jesteśmy wszyscy poszukiwaczami czegoś, co ma znamiona tak zwanej prawdy, czyli to, co Tak. wchodzi z nami w rezonans, tak? Tak I jest. tam doszło właśnie do tej katastrofy ziemskiej o nazwie Wieża Babel i potraktowano nas bronią soniczną, Skłócono ludzi po prostu. tak, w wyniku której zliniowano nam nasz wygląd. A więc naraz, jeżeli jeszcze na Atlantydzie wiedziano, kto był gadem, a kto był modliszką, a kto był jeszcze jakimś innym osobnikiem połączonym z innym kolektywem, tak, i oczywiście kto był człowiekiem, tak. Po wieży No. Babel, mało że zapomnieliśmy wszystko, my nie wiedzieliśmy, na którą stronę mamy koszulę sobie założyć, a wtedy praktycznie rozmawialiśmy non-verbal, mieliśmy po prostu Tak. telepatyczne zdolności i mogliśmy jeszcze To bardzo była nawet intensywnie. telepatia duchowa. No właśnie, no zgadza się, tak. I mogliśmy żyć częściowo w dwóch wymiarach, to znaczy w 3D i częściowo w 4, no bo jeszcze wtedy przed Atlantydą to normalne było, że wyskoczyliśmy do szwagra na 4D, żeby się tam kawy napić, tak? To Na było przykład. normalną rzeczą, no bo jesteśmy istotami multiwymiarowymi, więc Tak jest. poruszać się po wszechświecie nie jest niczym nowym. To wszystko już było i to Dlatego nie nadal jest. musieliśmy mieć skrzydełek. Tak, no właśnie. Dlatego mamy łopatki. Jak przypatrzymy się, Właśnie. to są obcięte skrzydła. Tak nas cały czas tutaj traktowano. Także widzisz, to wszystko jest straszne. Ale po wieży Babel praktycznie ten bałagan się dopiero pogłębił, bo ja sobie tak zastanawiałem i myślę sobie, po co ta cała żeniaczka, jak to się u nas na Śląsku mówi? Tak, tak, Jak tak. można to żyć, kobieta z mężczyzną, tak jak Pan Bóg to kiedyś ten świat stworzył. I w boskim porządku wszystko jest tak banalnie proste. I opuści mężczyzna ojca i matkę i połączy się z żoną i będą dwoje w jednym. Jakie to piękne. Po co to Tak. modyfikować? Właśnie, no modyfikować, bo nadajesz natychmiast swój kierunek, a tamci zboczą z tego kierunku, w którym szli, we właściwym kierunku. Bo nie wszyscy, którzy idą na ulicy z nami, idą w tym samym kierunku. To wygląda, że my idziemy po tym samym chodniku, ale każdy idzie w swoim kierunku, a nie do jednego kierunku. Nie wszyscy wracają do źródła. Niektórzy udają, że idą razem z tobą parę lat, a nagle dają w lewo. Wolno lewicować i owszem, ale do tej pory udawał, że idzie w tym samym kierunku i nagle to z niego wyszło. No, szydło z wora, tak. No, Tak jest. Ty to no. też przeżyłeś przecież, że myślałeś, że idziecie razem w tym samym kierunku. A tu się patrzysz, ktoś daje w lewo. Człowiek myśli, Pan Bóg kreśli, zawsze mi babcia mówiła. Tak jest. Ta, to jest mądre. I widzisz, jak to wszystko tutaj później już się pogmatwało, że już nie wiadomo było, czy dzwonić po UNO, czy po Straż Pożarną, no to później zaczęli żenić się i za mąż wychodzić kreuz und quer. No i teraz te wszystkie kolektywy poprzez te systemy wierzeń i jak się już raz powiedziało A, to już trzeba powiedzieć i B, jak się już dało przysięgę przed ołtarzem, to już do grobowej deski i tak Potakiwać.
Tak, zgadza się. I taki człowiek sobie wziął teraz drugiego jaszczura i męczy się całe życie i nie może się wykaraskać z tego, bo biologia przekonań się załącza i nie da rady opuścić to podwórko. To jest straszny Roman. Ja ci powiem, myśmy przyszli tu właśnie doznać takich transów, które tu się wpędza ludzi i pokazać im, słuchajcie, ja przeszedłem też przez to, przeszedłem i poszedłem dalej. Przejdźcie przez to, już poznaliście to, idźcie dalej, a nie bądźcie dumni z tego, no my już z mężem męczymy się razem 70 lat. To jest O. kazirodztwo. Ty wiesz co, ja przeżyłem, ja teraz sobie przypomniałem to właśnie, ja przeżyłem ślub rabinacki. Aha. Kiedyś pewna pani, rodem z Bytomia, która miała dwie córki, fajne dziążki i syna, który później się stał moim szwagrem i tak zostało, bo szwagier jest ino jeden, a baby się zmieniają. Więc wracając do rabinatu, ja przyjechałem z Niemiec do Izraela. Zobaczyłem, że ta starsza dziążka fajnie już wygląda, już się czegoś nauczyła, jest kreślarką. Poszedłem się oświadczyć i mówię: Regina, ja za 3 dni wracam z powrotem do Frankfurtu. Fajnie tam jest. Jak chcesz ze mną, proszę bardzo. No, Jademy do dobrze. Rajchu. No. Tak, i do Rajchu. Ona też dziołcha z Bytomia, nie? No. To, że mieszkała w Izraelu na pustyni, to jest inna sprawa, tak? Życie płynęło. No Myśmy się właśnie. spotkali, ja poszedłem się oświadczyć. Chcesz ze mną lecieć, tak czy nie? Niepotrzebne skreślić. Ja się tak krótko, zwięźle, rozumiesz, oświadczyłem. I ona oświadczyła się też. Tak. Nagle teściowa przyszła, mówi, no i wy pojedziecie, ale ja tu zostanę. I co ludzie Chwała powiedzą? Bogu. Właśnie, to jest inna historia, to już odwrotnie, jeśli chodzi o teściową. I co ludzie powiedzą? I teraz się okazało, że pro forma trzeba wziąć ślub, żeby ludzie nie mówili. Co będą mówić? Pani pozwoliła córce tak bez ślubu z obcym mężczyzną pojechać za granicę? Jej odpowiedź w naszym pojęciu powinna być tak. Też krótko. Co ludzie powiedzą? Więc ja, żeby skrócić ten proces, tłumaczyłem, że my nie musimy się żenić, bo my chcemy być razem. I to jak razem? Ja też kiedyś wyszłam za mąż i moja córka musi i powinna. Koniec końców, ja pobiegłem do rabinatu zapisać się na ślub, bo to musisz wynająć tych cudaków, tych statystów w Tak, twoim no filmie, właśnie. którzy w tych strojach, w tych hałatach, w kapeluszach, z pejsami odegrają pewne role. Ty odegrasz rolę pana młodego, Tak. on odgrywa rolę panny młodej. Jedyna prawda tam była, że ja byłem młody i ona, reszta to Tak. już był cyrk. I teraz, jak wchodziło się do rabinatu, przede wszystkim trzeba było pójść tam, gdzie było napisane informacja. Pierwszą informację, jaką ci podawano, on pokazywał palcem. Do kasy, proszę. Ja mówię, Kurde. jeszcze nie załatwiłem nic, nie No szkodzi, właśnie. do kasy. W kasie już powiesz, co ty chcesz. Oni ci powiedzą, ile to kosztuje. Wtedy wrócisz do mnie, ja ci powiem, kiedy będziesz mógł się ożenić. A na koniec rabin pozwoli lub nie. To za co ja mam zapłacić z góry? Albo płacisz, albo do widzenia. Zapłakałem i zapłaciłem. Ale się okazało po zapłaceniu, że ja mam przyjść za 2 miesiące czy za 3 miesiące. Wtedy byłem bardzo impulsywny, jeszcze nie było dobrych wieści, jeszcze ja nie byłem tym Romanem, jaki miał być. I doszło Powiedziałeś do co o tym sądzisz? awantury, tak, i w końcu tam tydzień później wyleciałem. Ale to po awanturze poważnej. To już musisz wiedzieć, jak ja kiedyś byłem. No, jak I my teraz wszyscy. przeżyłem to. Rabin, baldachim, kielich musiałem położyć i rozdeptać kielich na szczęście.
Kazano mi przeczytać coś, ja nie umiałem czytać po hebrajsku, to on czytał, ja powtarzałem coś, czego nie rozumiałem do końca, bo to, że ja się nauczyłem troszkę hebrajskiego w wojsku, to nie znaczy, że ja rozumiałem te rzeczy jakieś biblijne. Tam jakie są różne brzydkie wyrazy, bo to nie ma nic wspólnego ze śląskim. To jest pewne. I wtedy powoli, powoli wyjechaliśmy. I ja przeżyłem to, jak to wygląda. Czemu ja o tym opowiadam? Bo miliony ludzi przeżyła to samo. Nie tylko w Izraelu, na całym świecie. Ludzie, którym powiedzieli, dziadek, babka, ojciec, matka, masz tak przejść przez życie. Czemu? Bo myśmy też tak przeszli. Czemu byście tak przeszli? Bo nam powiedziano, że jesteśmy Żydami. To jest aluzja. To jest w ogóle hipnoza. To jest nieprawda. My jesteśmy dziećmi Bożymi, dziećmi gwiazd, dziećmi światła. To jest prawda. I to można udowodnić naukowo nawet. Wszystko inne to jest hipnoza i czarna magia. Ty żyjesz i wierzysz, że jesteś tym. Jeszcze ci na dodatek zatemperowali ptaka. I ty masz corpus delicti w ręce, że tak jest. Tymczasem to wszystko są czarnomagiczne potrzeby. Więc w ostateczności nie wyleciałeś do tego Frankfurtu na czas. Nie, z opóźnieniem. I tam były jeszcze inne rzeczy, że nie będę już opowiadać, ale z opóźnieniem wyleciałem razem z małżonką. Mhm. I to powinno być już takie naprawdę fajne, mimo to już z nią nie jestem dziś. I wcale nie żałuję. Ale wiesz co, Roman, to bardzo dobrze, że nie żałujesz, bo człowiek w życiu nie ma za nic żałować. Ja niczego nie żałuję. Nas wytresowano, żebyśmy żałowali. A czy żałujesz za te grzechy? Pytają się na spowiedzi. No więc jak chodziłem na spowiedź, to powiedziałem, że żałuję, ale tak naprawdę jak sobie wyszedłem, mówię, no ale jak się tak czego dobrze ja zastanowię, żałuję? To ja już to mam tyle razy przerobione, ja już wiem, że mam tak najzwyczajniej nie robić. I jak już się ze wszystkiego wyspowiadałem, to stwierdziłem, że już nie mam za co żałować, bo Pan Bóg nam dał możliwość doświadczania pozytywnych tak, i negatywnych rzeczy. Żałować znaczy cofać się do tyłu. No, więc jeżeli nie żałujesz, to znaczy, że nie wszystko zrobiłeś źle. Akurat no to ci właśnie, się że to udało. Jak mama, znasz tą historię, jak mama nauczyła Zuzię, żeby zżałowała, jakby zobaczyła, że chłopcy widzieli jej majteczki, to od tego dnia przestała nosić majtki. Aha, no widzisz. Nie No. musiała już żałować. Nie ma co żałować. Ja wdam wtedy, jak ja impulsywnie i tak dalej, bardzo fajnie żyliśmy, rok, dwa. Później zaczęły się dziać różne rzeczy, bo wychodzą niespodzianki. I jeżeli byliśmy za młodzi, a nie wiedzieliśmy na pewno tego, co dziś wiemy, to się było fajne na pustyni, później we Frankfurcie i później każdy, wiesz, Budda uczył, że wieczorem ptaki zlatują się i siadają na gałęziach tego samego drzewa. Ale o poranku każdy ptak leci już w swoją stronę, w swoim kierunku. I to nie ma co żałować. Stąd dotąd żyliśmy razem i trzeba pamiętać tylko te fajne rzeczy. No A właśnie. później jak się zaczęło psuć, to cię nie psuło. Mogą być potrzeby, mogą być różne, nawet nie wchodzimy w ten temat, bo po co? Tak. Ja słyszałem swego czasu, to już lata temu, takie jedno bardzo fajne zdanie. Powiedział to gościu, który piosenkarzem był i powiedział tak piękne zdanie, że aż zdumiałem się, że to od niego wyszło. A powiedział tak, że prawdziwe małżeństwo jest wtedy, gdy mężczyzna kobiecie i kobieta mężczyźnie jednocześnie przed Bogiem oświadcza, że chce z nim być. Jak tak. To sobie oświadczą, jest zawarte małżeństwo i trwa do tego momentu, aż jedno z nich stwierdzi, że po prostu coś stało się, że już nie chce dalej z tym kimś tej wędrówki kontynuować, czyli towarzyszy. Ale z jakiejś przyczyny, że on sobie zdaje sprawę, nie, że nagle mu przyszło do głowy. Bo tak, to jest no zaraz oczywiście. podejrzane, Tak. kto go inspiruje.
To nie jest nagle. No właśnie, jeżeli to jest podyktowane jak najlepszymi z możliwych intencjami, to wtedy takie małżeństwo ma szansę przeżyć długie, szczęśliwe lata. A jeżeli coś zaczyna nie grać, na przykład usterki w matriksie, które non-stop pukają do drzwi i dają o sobie znać, wtedy zaczynają się właśnie błędy. Tak Bo jak... się nie rozwijają razem. No właśnie. No właśnie, Ja mam coś. Ale tu, Roman, jest właśnie ten cały szkopuł tego wszystkiego, ponieważ przez ten konstrukt wieży Babel zostały nam założone te zasłony przed oczy i nie wiemy do końca, z kim mamy do czynienia. Ktoś nam się właśnie. podoba, wszystko ładnie, pięknie, Na zewnątrz. Tak, ale blokowane było nasze czucie, blokowany był nasz wzrok, blokowane była po prostu kompletnie nasza nie wibracja. widzimy aury. No właśnie, i nie mieliśmy tego rezonansu, który byśmy chcieli. Myśmy domniemali, że to by był ten właśnie, z kim chcę spędzić życie. Ale A później... słowa są puste, choć brzmią. No, no właśnie. Kochasz mnie? Kocham cię. Czemu nie? Mam powiedzieć. Kupisz mi coś? Jasne. O, No. to No i nie tak. tak. I teraz jak na to wszystko popatrzymy, to zobaczymy, jak powywracane zostało wszystko to do góry nogami. I teraz my siedzimy tutaj sobie koło siebie przy kawie i faktycznie rozmawiamy i dochodzimy do wniosków. A wnioski są takie, że to jest możliwe, przywrócenie znowu tego boskiego porządku. Wprawdzie po kawałku, krok po kroku, ale jak sukcesywnie będziemy pracować nad sobą, wtedy zmieni się otoczenie. Nie musimy nikomu wytykać, ty masz robić tak albo tak. Ja to od ciebie Nie. wiem, na przykład. Wiesz, na czym to polega? Jest recepta, nazwijmy to w cudzysłowie, jak to zrobić. Ja robię takie coś. Pytam się kobiety, czy chcesz tak ze mną żyć, jak ja ci zaproponuję? Ja będę żył dla ciebie, czy chcesz żyć dla mnie? Zaraz zaczynają się zastanawiać. Ja będę żył tylko dla ciebie, czy ty jesteś gotowa też żyć dla mnie? I będziemy razem żyli, ja dla ciebie, ty dla mnie. Wtedy powstaje razem. Wszystko inne razem to wygląda w ten sposób. My z mężem jadamy w tej samej restauracji. Ja w poniedziałki, środy i piątki, on w inne dni. To jest razem. To nie o to chodzi. Razem to jest ja dla ciebie, ty dla mnie. Ale piętro wyżej, tam już w Chrystusowej świadomości jest. Ja żyję dla mojej cywilizacji, cała cywilizacja żyje dla mnie. Tam już nie ma biedni, bogaci, mądrzejsi, głupsi. Ja dla wszystkich, wszyscy dla jednego. Przyszedł jeden dla nas 2000 lat temu, wiedząc, jak to się skończy. Wielu mówiło, ja wiem, co zrobić, ale nie zeszli. A jeden zszedł i zrobił. To teraz my możemy w tym kierunku pójść dalej i rozwinąć to na tej planecie. To jest nowe niebo i nowa ziemia. I to samo można robić w związku. A nawet nie musimy się związać. Ja zauważyłem, od jakieś parę lat na amerykańskich, angielskich filmach ciągle powtarzają taką scenę, gdzie facet przywiązuje kobietę do łóżka, albo ona jego w kajdanki i tam niby to jest takie bardzo podniecające, że ktoś, tak. Tak, że ktoś kogoś teraz tam gwałci softly, łagodnie gwałci. Albo gwałcisz, albo nie. Mówimy o seksie, tu nie ma żadnych. Nie gwałcimy się, żyjemy. Ja dla ciebie, ty dla mnie, jest miłość, ty jesteś miłością, ja jestem miłością i na tym jest koniec. Właśnie to też jest na pewnym etapie kontrola umysłu. To są te programy wtłaczane przez te filmy sukcesywnie, ale sam fakt, jak rozłożymy sobie to słowo związek, jeżeli związek, wchodzimy w ten związek, będziemy związani. My nie powinniśmy zakładać tak. związków. My powinniśmy być w partnerstwie.
To jest właśnie to, to jest nasza droga. Jak będziemy A, partnerstwie życiowe. No właśnie, to wtedy będziemy suwerenami. I można być suwerenem właśnie w czymś, co kiedyś nazywaliśmy małżeństwo, a dzisiaj by inni nazwali jeszcze po staremu małżeństwo dzikie. No jakoś nie trzeba być dzikim i można... I można żyć ze sobą i może to bardzo fajnie funkcjonować i zauważam, że właśnie te małżeństwa współczesne, one bardzo dużo zrozumiały. Jeżeli kobieta z mężczyzną faktycznie decyduje się na to, żeby być razem, ale opuszcza tą tradycję, jak ty to powiedziałeś, to było bardzo wymowne, co powiedziałeś, taką stagnację, to faktycznie dzieją się naprawdę piękne rzeczy. No, stagnacja. No. Ludzie się nie kochają już nawzajem, nie szanują się nawzajem. Ona go nazywa palantem, on ją nie chce teraz używać no. tego wyrazu. Mimo to dalej są ze sobą, ale co to jest, co to ma być w ogóle? Ja nawet nie chcę tego osądzać, żeby nie być sądzony, bo ja tak nie żyję. Ja żyłem, teraz mi uzmysłowiłeś coś, że ja zawsze żyłem w dzikich małżeństwach. Ja się zawsze żeniłem nie dlatego, że ja chciałem się ożenić, tylko dlatego, że warunki zmuszały przeważnie moje partnerki do tego, żeby się odczepić od tych rodziców. Trzeba było odegrać pewien, wiesz, jakąś psychodramę taką i wziąć albo takich czarowników, albo innych, wziąć taki dokument, albo inny, bo ten czarownik, który to wydaje ślub cywilny, to jest też statysta w twoim filmie. Ja miałem na przykład, wiesz, znajomych, gdzie Roman już nie da rady, co robić. Ja im dawałem adres na przykład w Meksyku albo na Cyprze, możesz tam pojechać, zapłacić i jest pan młody, pani młoda. Ty wkładasz głowę do pana młodego, ona wkłada głowę do kukły pani młoda, robią wam fotografię i się pytają, kiedy był ślub, ty mówisz, zróbcie to na tego. Kto byli świadkami, było to i to. Masz dokument, pokazujesz, te starzy są zadowoleni, że wzięli ślub za granicą, już ludzie ze sobą żyją. 2 lata później, 3 lata później już nie są, już się pokłócili. Bo to nie jest naturalne. Jeden żyje dla drugiego, to jest miłość. Nie ma miłości, nie będzie przyszłości razem, wspólnej. No jak ktoś właśnie. wyłamuje, to znaczy, że mu nie zależy. No. Wiesz, Balzac, Honoré de Balzac pisał o prostytucji małżeńskiej, że pan hrabia ożenił się z księżną taką i taką, bo ona mu zapewniała tyle i tyle pieniędzy, że on nadal mógł żyć tak, jak mu się podobało, hulaszczy tryb życia. Tam jakaś dama dworu zobaczyła, że królowa już wstała ze stołu, już szybko ona siadała koło króla, żeby się podepchać, żeby zrobić. Ale to nie jest miłość żadna, tylko to jest właśnie jakieś takie żerowanie na energii drugiego. To się nazywa wampiryzm. No zgadza się. Nieduchowy. Nie, nie, to jest wampiryzm w tego dosłownym, w tego słowa znaczeniu, ale tak, tak. Przechodzimy te wszystkie stacje i dochodzimy do wniosku, że jednak to zejście opłaciło się. Przeszliśmy tyle o to stacji. Chodzi. Tak, i mamy teraz w naszej pamięci komórkowej informacje. Teraz znowu wróćmy do światłowodów. Jeżeli funkcjonują, informacja przechodzi na wyższy wymiar. Po to tu przyszliśmy i nauczyliśmy A nie, się żeby tu się tyle... osiedlić. Tak, no, żeby tyle My fajnych... jesteśmy przechodniami. No, no właśnie, bo jakbyśmy mieli się tu osiedlać, no to nie wiem, ja jestem pierwszy, który zgłoszę sprzeciw, tak? Właśnie. Ja się nie zapisuję do takiego klubu. Ale my mamy adres, dokąd wrócić. Przecież myśmy skądś zeszli tu. Więc na pewno, jeżeli tu zeszliśmy i wiemy, z czego chcemy na tym warsztacie się nauczyć, to wiemy, dokąd wrócić. Jak ktoś zapomniał, dokąd wrócić, to niech sobie przypomni,
Bo każdy z nas może wywołać sobie stan dobrego samopoczucia. To się nazywa zdrowie. Nie możesz na przykład się dobrze czuć, a się pieklić. Musisz się dobrze czuć chronicznie. No właśnie, no właśnie. Tu powiedziałeś bardzo fajną rzecz. Powiedziałeś, że trzeba, że jest mapa, jak wrócić. Bo żeby gdzieś wrócić, tak. Ja jestem transportowcem, rozumiesz? Byłem przewoźnikiem i tak. gdziekolwiek się wybierałem, nie ma to jak stara, poczciwa mapa. Tam GPS dzisiaj funkcjonuje, a jutro jest zepsuty. A mapę otwierasz, aha, tu i tu, dobra, tu Zawsze jedziemy. jest to tak, jak ma być. Tak Tak jest. jest. I trafimy, mamy adres. Ale te mapy, one są wbudowane w naszą przestrzeń i w nas samych. Natomiast my żyjemy w matriksie fałszywym, więc i mapy nam pomieszano i my sprowadzani jesteśmy na manowcy. No słuchaj, mnie powiedzieli, jak zacząłem transporty, Zygi, masz 40-tonowy LKW, pamiętaj o jednej rzeczy. Koła zostają na asfalcie. Jak się coś stanie, stoisz na drodze. Tak państwo chce. Droga ma tyle i tyle metrów i nie ma żadnego zjeżdżania. Jeżeli tam rośnie trawa, to jest miejsce, gdzie ta trawa ma rosnąć. A koła są stworzone do asfaltu. Zapamiętałem to sobie. Tylko, że nas faktycznie prowadzi się na boczne ścieżki, tam, gdzie możemy Tak. ugrząznąć. A my byliśmy już po szyję w mule. I tak teraz powoli, Ja już powoli byłem po szyję w wygrzebujemy się. mule. Tak. Tak jest. Tak jest. Dokładnie tak jest. I to są te lekcje, i za te lekcje trzeba być wdzięcznym i trzeba tęsknić za powrotem do domu. Tęsknota jest paliwem i my lecimy w UFO. I nasz stan świadomości jest pojazdem. To się nazywało Merkawa dawniej. Ty wchodzisz w Merkawa, czyli w pojazd, który jest w tobie, mówi, ja chcę teraz lecieć tam. I to się dzieje. Ja, wiesz, napisałem kiedyś, pokażę ci taką książkę. Widzisz ją? Pięknie. To jest wydanie ostatnie przez wydawnictwo Indigo Book. UFO, a ziemska świadomość. Ja pisałem nie o inżynieryjnych sprawach, jak oni przelecieli, jaki mieli napęd, jak pokonali takie odległości. Ja piszę o różnicy stanu świadomości, w jaki nas wpędzono, tak jak ty mówisz właśnie, na Ziemi. Myśmy przyswoili sobie to jako naturalny stan świadomości. A jeszcze jak urodziliśmy się tu, to wierzyliśmy, że świat ma tak wyglądać, jak wygląda. I to jest to. Natomiast nas odwiedzają przedstawiciele innych cywilizacji, gdzie jest inne życie. To nie znaczy, że oni są z nieba, bo oni z góry zlądowali. Nic nie znaczy. Liczy się tylko jedno, stan świadomości. Tam, gdzie dwóch usiądzie w moim imieniu, ja jestem z wami, mówił Chrystus. W tej chwili z nami siedzi Chrystus. Kto nie widzi, to mój opecha. To Zgadza nie. się. Masz rację, a ta mapa, ona została tu do tego stopnia nam przykryta, Zafałszowana. tak, że wprowadzając tu ten tak zwany dual system, ten system oparty na złotej proporcji, to jest system antychrysta. I ten system Ta. kompletnie wszystko wywrócił do góry nogami. Stworzono tutaj kwiat życia, który jest symbolem życia skończonego, czyli śmiertelnego, i z niego wywodzi się tak zwana spirala, która się nazywa ciąg Fibonacciego. To jest ta fałszywka właśnie. Fibonaccio, tak. Tak. I jak weźmiemy sobie teraz tą strukturę człowieka, która powinna być oparta na tak zwanej katarze, wtedy funkcjonuje nasza Merkaba, którą tutaj wspomniałeś, tak jak ma funkcjonować,
odpowiedni spin do tego, jest odpowiednia prędkość, odpowiednia wibracja, wtedy możemy przemieszczać się po boskim kosmosie, a kosmos to porządek, czyli w boskim Tak porządku. jest. Tak trzeba. Tak jest. A jak to zaczyna szwankować, wtedy co rusz jesteśmy gdzieś w jakimś zaułku. No i nareszcie zaczynamy trybić, że nam potrzeba jest wrócić do tak zwanego systemu wszystkiego jedynego, czyli do systemu nie dualnego, który do jest jedności. Tak, do jedności, czyli nie do systemu antychrysta, ale do systemu Chrystusowego, jednego Tak. wszystkiego. I wtedy będziemy mieli znowu naszą katarę, która będzie miała 12 punktów, inaczej by nie było 12 apostołów, a to oznacza, że te katary są tak ze sobą połączone, że my wznosząc się na kolejne wymiary, będziemy szli po tak zwanych Stairway to Heaven. To już zaczęli o tym Stairs to śpiewać. heaven. Tak, to Led Zeppelin. Ja tego kiedyś nie rozumiałem. Ja mówię, o co tutaj w tym wszystkim chodzi? No ale wiesz, no trzeba było tą drogę przejść. No jak to kiedyś mówili, frycowe musi każdy zapłacić, tak? Tak jest, tak No. mówili, frycowe. No i to tak już teraz I myślę, że... zauważ, że słowo uniwersum to jest unikalna wersja. Tak. Jak my wracamy do Unii, nie europejskiej, tylko wracamy do Unii, czyli do jedności, to znowu w tej jedności jest. Ja jestem dla całej jedności, ale cała jedność jest też dla mnie. Ja wysyłam jedną pozytywną myśl w nieskończoność, ale z nieskończoności nieskończona ilość dobrych myśli wraca do mnie. Ja nie mogę się pomylić wtedy. To jest to, co Dawid pisał w swoich psalmach. I gdy idę nawet ciemną doliną, nie ulęknę się. A teraz zobacz, że ludzie się lękali przez ostatnie 2 lata. Wszyscy się lękali, ubierali jakieś szmaty, kwefy. A to tylko dlatego, bo to był program. Program był zainicjowany, że na przeciwieństwie tego, co jest boskie, można maksymalną ilość energii wygenerować. Więc No trzeba właśnie. było systemy religijne dopasować do danej częstotliwości. I ja to sobie tak myślę, jak zacząłem, wiesz, tą gradację, co jest na samej górze, co jest na dole. My mamy te wysokie poziomy świadomości i idziemy na samej górze, aż dochodzimy do oświecenia, a idziemy do... Na samym dole mamy utratę godności. Nie ma nic gorszego. I to są To te jest dwie utrata bieguny. godności, Tak. definitywnie. Potakiwanie bezmyślne. Ale Roman, my jesteśmy o krok od tego. Będąc na tym dole, zacząłem tak to wszystko studiować i ja mówię, kurczę, przecież jak śledzimy te systemy religijne, my mamy non-stop dół, poczucie wstydu, no jak ci nie wstyd, poczucie winy, te stukanie się tutaj w piersi, poczucie strachu, być bogobojnym, do tego w ogóle nie umiałem zrozumieć. Ten wyraz bogobojny. No straszna rzecz. Ta wiesz, poprawność. Tak, wiesz co, to ja Bismarcka zawsze uznawałem za bardzo solidnego wodza tutaj tego germańskiego narodu, ale on kiedyś powiedział jedną rzecz, która niekoniecznie mi pasuje do dzisiejszych czasów, ale to obrazuje stan świadomości tamtejszych ludzi. On powiedział, Tak. że oprócz Boga nie boimy się nikogo i niczego.
taką nacją jesteśmy. To była nacja ówczesna, która nie miała ze sobą sobie równych, ale stanem świadomości pokazała, że jeszcze ten program bogobojności w nich trwał. A więc oni jeszcze nie byli na tyle świadomi, aby dożyć dzisiejszych czasów. Więc jeszcze Tak, trzeba było. dlatego mógł Adolf się nagle pojawić w takim środowisku. Führer. Tak. Musiał być Führer, który firuje i ześwirowali wszyscy. Tak. No ale widzisz, to tak jak jest ktoś, kto führt, no to przeważnie, jak wiesz, to jest też tak opiekunowie i przewodnicy. Ja już ci powiem, że już przewodnikom podziękowałem. My mamy połączenie z tym jednym, który wszystko to rozpoczął. Tak. Co więcej, w kościele katolickim jest jedno zdanie, które mi się bardzo podoba. Tam mi się wiele rzeczy nie podoba już ostatnio, ale jedna rzecz mi się podoba. Jest taka pieśń, w której jest jedno zdanie i brzmi ono: Bóg sam wystarczy. I jak moja mama mnie się pyta, czy byłeś w kościele albo czy byłeś na spowiedzi, to ja mówię: wiesz co, mamo, Bóg sam wystarczy. I zazwyczaj mam już spokój, wiesz. Słuchaj, ja byłem kiedyś w takiej sytuacji bardzo zamożnych notabene ludzi tu w Polsce już i tak dalej, i żona tego mojego przyjaciela, nagle coś jej się odmieniło, ona doszła do wniosku, że na źle jednak idzie i zaczęła być bardzo taką wierzącą katolicką. I mówi przy mnie do niego: może byś, Bogdan, w końcu poszedł do kościoła. On mówi: ale po co mam tam chodzić? A dzień wcześniej przyjechał jego kolega, oni w Lublinie razem się kolegowali, razem rośli, później ten stał się w końcu po pierestrojce biznesmenem, a ten w kościele zrobił karierę i był księdzem. No i przyjechał do Warszawy go odwiedzić. No i ona mówi: zobacz, Jurek, przyjechał ten ksiądz. On przyjechał, obyśmy z nim porozmawiał, może byś znowu wrócił do kościoła. On mówi: dobrze, porozmawiam z nim. Abyśmy nie mieli czasu na rozmowę, musieliśmy jechać na lotnisko i lecieć do Chicago czy gdzieś tam. No i my wychodzimy, on do mnie mówi: tak, słuchaj, on przyleciał. Schlaliśmy się razem, zaprowadziłem go do dobrego warszawskiego burdelu. Chłop się trochę odprężył i ja mam teraz iść do niego do spowiedzi? Ty rozumiesz, o co chodzi? Mówił: gdzie ona żyje? To ona zgłupiała całkiem. A ona postanowiła, ta dusza, nagle iść w tym kierunku. Może być, że ona nie chciała iść do kościoła, tylko szukała, ta dusza, Jezusa, nie Jezusa, Chrystusa, tej świadomości. To oni tam są, mówi: to my, chodź do nas. Przecież Watykan też jest tak zbudowany z otwartymi ramionami, prawda? Tam wszystko. Później jest ta fontanna, gdzie jest szyszynka, z której płynie woda. I tam są szeroko otwarte bramy i ramiona, to wygląda, bo to jest kościół katolicki, czyli otwarty dla wszystkich, którzy idą nie tam, gdzie należy, bo oni idą do Boga, nie do Chrystusa, do świadomości, to nie mu to tu. A nie jest tam, bo to nie jest, my nie potrzebujemy takiego bóstwa. I tam są jeszcze pewne zasady, jakie taki imć Escriva uczył o świętym uporze, święty upór, święta nieustępliwość, święty bezwstyd. Te rzeczy mają cechować katolika, który żyje zgodnie z tym dogmatami, a nie zgodnie z nauką według kazania na górze, które nie nazywa się po hebrajsku kazaniem, tylko objawieniem. O właśnie. To nie jest kazanie. Tam jest nie napisane: oparł się o palmę i kazał. Jest napisane, że przyszedł facet, oparł się o palmę i zaczął coś głosić. Free man in free country, tak? I głosi.
Ludzie słuchają, co on mówi. Niektórzy siadają na trawie, niektórzy na stojące i słuchają. Tam nic nie jest powiedziane, że on jakieś kazania. No, bo wcale nie było kazania. To samo 10 przykazań. Nie było żadnych przykazań. Nasz ojciec nam nikt nie przykazuje. Objawił nam, jak tak będziecie żyć, dzieci, będziecie szczęśliwe. Reszta w waszych rękach. Ja z góry wam wybaczam, bo nie wiecie, co czynicie. Żarty żartami, ale tak było. Oni to wszykują, to z Indii, Einspritzungen, kazanie na górze, przykazania. Już nic takiego nie było. My wiemy, jak mamy żyć, każdy z nas, i czuje w sercu, ja teraz robię świństwo koledze, na tym jest koniec. Ale w Ameryce on zaraz sobie myśli, well, ja mu powiem I'm sorry i on musi mi wybaczyć. Jak on mi, ja powiem I'm sorry, on mówi, no wiesz, tego nie mogę ci wybaczyć. Widzisz, to nie jesteś taki jednak Chrystusowy, nie jesteś chrześcijaninem. No. A on z góry zakłada, że zrobi świństwo i z góry, że ten musi mu wybaczyć. Że musi. No więc tak to, ja to obserwowałem parę razy w Stanach, jak ludzie to robią i to jest definitywnie też nie idzie w tym kierunku. To już nie chodzi nawet o katolików. Chodzi o to, że wykorzystują naiwnych ludzi, którzy później się czują, jak ty powiedziałeś, winni, że nie wybaczył temu i tamtemu. Są rzeczy, że tu nie chodzi o wybaczenie. Trzeba mu powiedzieć. Powiedziałeś tak, udawałeś, że idziemy razem inną drogą, i teraz jesteśmy winni 15 tysięcy dolarów, już 3 lata. To nie, że ja ci nie wybaczam, ja łaskawie ci przypominam, jak wygląda rzeczywistość twoja. Tu wszystko jest zmącone, a wieża Babel pochodzi od słowa hebrajskiego lebalbel, czyli mieszać. Tak. Oni namieszali dokładnie ludziom w głowie, pomieszali im języki i ludzie się rozeszli po całej ziemi, bo się już nie mogli porozumieć. A ten powiedział, no nie będą mogli teraz być tak jak my, bo nie ma jedności wśród nich. Ale wśród demonów, to są dobre wieści, wśród demonów też nie ma jedności. Zobacz, co się dzieje teraz na ziemi. No wszyscy właśnie. Demoni są skłóceni. Właśnie, nawet właśnie. Rockefeller z Soroszem się kłócą, Rothschild się kłóci z Chase Manhattan. Nie ma jedności. Na kongresach sionistów się kłócą, wśród religijnych spejsami się kłócą. Wszyscy są skłóceni, a u Arabów się mordują od razu. Tam się mordują. Ten jest sunnit, ten jest sunna, ten jest jakiś alewita, już rock and roll. Tam nie ma żartów. Tam nie można się wychylić, bo jak się wychylisz, to nagle patrzysz, już nie masz głowy. Widzisz siebie z siódmego wymiaru spod spodu. No właśnie. I zobacz, przeszliśmy tyle tematów, ale to jest, wiesz, jakie to jest optymistyczne, bo Roman, ja widziałem kiedyś nagranie twoje, gdzie u takiego młodego człowieka, on teraz ma taki slogan, each one teach one. Each one teach one. Tak. Michał Plewniak, wspaniały nasz brat. Tak, Michał Plewniak, właśnie. I on powiedział taką fajną rzecz, powiedział, tobie można zadać jedno pytanie i usiąść wygodnie w fotelu i 40 minut leci. Nie trzeba się wtrącać, ty zrobisz tak, jak trzeba. I faktycznie tak jest. Ta mądrość, jaka teraz już wypływa z tego kolektywu, którym jesteśmy, tak, i zasilamy go tą informacją, te pole wokół nas już tak pięknie działa, że powiem ci, przyłapuję się na tym, że parę razy mówiłeś coś, a ja sekundę wcześniej o tym myślałem. Po prostu jakby bo wyprzedzam. To jest pole, my przygotowujemy pole dla Chrystusowej świadomości na tej planecie. To jest nasza rola, nie jest nasza mądrość, bo mądrość jest tylko jedna, boska mądrość. My odbieramy i każdy z nas cząsteczkę, oni dawali cegiełki, a zbudowali tą piramidę szatańską, a my po kropelce, a każda kropelka robi dziurkę w skalę. Tak jest. I wznosimy się i ta cała informacja się niesie, ona jest w naszych strukturach, w naszej pamięci komórkowej i im bardziej robimy ten energetyczny detoks, tym bardziej ta prawdziwa informacja się przebija. Jak zrobiłeś na jednym wykładzie też taki piękny
takie piękne porównanie, że życia nie można stłamsić, bo nawet w najmniejszej szczelinie w asfalcie czy tam między Tak. deskami już jakaś roślineczka tam sobie wątła, ale wątła już Tak. wychodzi. Nie Nie można można tego. zdusić, no, żeby cały, nawet wiemy co, zawsze gdzieś życie wyjdzie. Albo takie, że już widzimy, tam coś zielonego się przebiło, albo to, czego nasze ziemskie oczy nie widzą, ale tu Tak. się roi od życia wokół nas, tylko my nie widzimy. Niektórzy, co tam jakieś, wiesz, kwasy łykają, jakieś proszki, oni później widzą pewne rzeczy, ten Roman, koło nas jest pełno różnych. Mnie nie ciekawi to. Ja wiem, że ja jestem życiem, ja wiem, że ty jesteś życiem, że żyjemy i promieniujemy życiem. Ja wiem, że inni służą śmierci. Ich wybór. Robią różne maszyny zabójcze, zabijają ludzi, służą w różnych służbach. To jest nie nasza sprawa. To jest sprawa ojca z nimi, z jego dziećmi. A My robimy Chrystus, swoje. dokładnie, a Chrystus, można powiedzieć, bo to też trzeba rozgraniczyć, wielu się wydaje, że Chrystus to przystojny stolarz, który 2000 lat temu tam na dole wędrował i fajne rzeczy opowiadał, a Chrystusem jest po prostu styl życia i świadomości, jaka powinna w, Świadomość. tak, jaka powinna w nas być. To jest właśnie to. Tu są niezliczone galaktyki częściowo materialne, eteryczne i materialne, że tam się tak po prostu żyje jak my teraz tu, tylko w stanie świadomości Chrystusowej. Oni Zgadza nie się. muszą o tym mówić, bo tam to jest. My dlatego o tym mówimy, bo jeszcze tego nie ma. Ale on wtedy powiedział 2000 lat temu jedną zasadniczą rzecz i w końcu dotarło to do nas. Na końcu czasów, a to zdecydowanie jest teraz, ponad wszelką wątpliwość, jaka nam została, teraz jest koniec czasów. I on powiedział, na końcu czasów ostatnią zostanie pokonana śmierć, bo śmierć jest iluzją, ale są Tak. tacy, którzy służą śmierci, czyli nakręcają tą iluzją i cały czas tego LKW-a spychają do Wierzy rogu. to. Wierzą, ludzie wierzą, że można kogoś zabić, ten drugi wierzy, że może zostać zabity. I No odgrywają właśnie. taką psychodramę. Tak. Ciekawe, jak to będzie, jak ty mnie zabijesz, albo ja ciebie szybciej zabiję, zanim ty mnie zabijesz. To co to ma być? No. Ty wiesz, że w Mosadzie na przykład oni mają hasło, oni to wzięli nie wiem skąd, z jakiejś księgi. Jeśli widzisz, że ktoś powstaje i idzie w twoim kierunku i wiesz na pewno, że on idzie ciebie zabić, musisz być szybszy. No to jest dziki zachód. Dobrze, ja rozumiem, że to jest to, co mam siedzieć i dać się zabić. Jeżeli wierzysz, że można ciebie zabić, to nie siedź. To jest tak samo jak wudu. On mówi mu, ja teraz wezmę laleczkę na przykład, jak ja ją dźwięknę tu, ty dostaniesz zawał serca, ale jak dasz tam na tacy tyle i tyle, ja się będę modlić za ciebie, to tam się ta igła złamie albo laleczka się rozsypie. Ja to wierzę i to się ze mną dzieje dlatego. Ja wierzę, że ktoś może mi coś zrobić w ten sposób. No właśnie, tak, czyli jesteśmy niejednokrotnie w więzieniach mentalnych. Jeżeli Tak. uwierzymy w tą iluzję, ona się stanie naszą rzeczywistością. Roman, tak pięknie mi się z tobą rozmawia, ale na sam koniec, bo zostało nam Tu się z ostatnie. telewizorów, już się z ekranów dymi tu. Tak, zostały nam 2 minuty, więc pomówmy o tym na koniec, jaki event nas O czeka, właśnie. jakie wydarzenie. Więc 28, 9 i 30 tego października, co odbędzie się w Pile? Może powiesz ty. Pile spotka się bardzo dużo braci i sióstr. Teraz już nie mówię, wiesz, o ludziach, tylko bracia i siostry, dusze w ludzkich ciałach i bez ludzkich ciał zbiorą się w Pile. Tam będzie Skwarek, tam będzie Lalak, tam będzie Franz, tam będziesz ty, tam będę ja.
Wszyscy, których zaproszono, tam będziemy i będziemy się dzielić z tymi, którzy przyjdą, bo są zainteresowani tak żyć i nas posłuchać. Razem stworzymy pole, słup światła, który zobaczą nasi bracia i siostry z góry i dodadzą nam, a reszta będzie wam dodana, Bogu Chrystus. Doktor Jaśkowski, Jacek Sokal i ten fajny człowiek, który w Australii ma ten dom zbudowany, zapomniałem. Tak. Proszę? Tomasz Hałko. Tak, właśnie. No, także będzie naprawdę fajnie. Ja już nie mogę tyle nazwisk zapamiętać. No, bo nazwiska rośnie, nie są... To rośnie, tak. Pole, słuchaj, tu wspaniałe mózgi są na ziemi. Piękne to jest. Mamy ostatnie sekundy, także fajnie, żeśmy ich przytoczyli. Spotkamy się tam wszyscy. Przybywajcie licznie, na pewno będzie naprawdę super. Ja już się cieszę, za niecałe 3 tygodnie wyjeżdżam tu już z Rajchu i już odliczam te dni. No będzie naprawdę... Byliście w świetle. Tak. I bądźmy razem, wspierajmy się nawzajem. Roman, dziękuję Ci za dzisiejsze wystąpienie razem ze mną. Szymonowi wdzięczność i tak chłopy, jest. Robicie bardzo fajną robotę. Chcę wam podziękować jeszcze raz za to, coście do tej pory zrobili. Ino tak, a nie inaczej. Tak jest. I pozdrowienia dla Zygiego w Teksasie. Tak jest, i oczywiście. I dla Andy'ego. Każdy z nas, kto przyjeżdża, będzie miał swój czas dania do wykładu. Ja w tej chwili nie wiem jeszcze nawet, kiedy ja będę dawał wykład. Mhm. Czyli to wszystko jest jeszcze w toku, to jeszcze będzie... To jest w toku, to opracowuje Szymon. Mhm. Razem później opracowujemy jeszcze raz, bo jeszcze nie jestem poinformowany. I chcę, to wiesz, jak to jest, robisz plan, a później trzeba najlepszy plan, trzeba go jednak modulować. Troszkę dobudować, mhm, i tak dalej. A jak wygląda sprawa z tematami? Macie jakieś tematy, które chcecie poruszać, albo macie jakieś przemyślenia, albo co by wam pasowało, żeby było poruszane? Do tej pory było tak jak w Poznaniu, że każdy z nas przyjeżdżał ze swoim przekazem, Lalak ze swoim, Grzesiek Swarek ze swoim, Franz ze swoim, Nacht ze swoim. I to razem dla ludzi nagle się układa w jedną całość. To się w ludziach dzieje, w słuchaczach. Bo inaczej to, żeby to nie wyszło, że to jest jakieś stowarzyszenie, rozumiem, to się nazywało wzajemnej adoracji. Albo że my założyliśmy, powiedzmy, jakąś sektę albo grupę. Nic nie zakładamy. Właśnie na tym polega całe piękno tego, że nic nie zakładamy. Mhm. A no to bardzo dobrze, czyli będzie można to przekazać, co człowiekowi w sercu gra. No tak jest. Ale Zigi, tam temat jest taki dosyć obszerny. Ziemia. Niezwykła planeta Ziemia, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy. I w obrębie tego tematu można tak naprawdę dużo rzeczy wpasować. Tak, no? Można manewrować tam i z powrotem. No. Ja się na pewno zajmę, dokąd zmieniamy, bo mnie interesuje to, żeby zmaterializować nowa Ziemia, nowe niebo. Co to jest? To wszystko jest nasz stan świadomości. Jak my to przeniesiemy w przyszłość? Jak tworzymy przyszłość dla dzieci, dla wnuków, dla prawnuków, którymi może my sami będziemy. Już dziękuję za uwagę. Ale ja się zastanawiam, czy tam wpisywać konkretne tematy, kto co, o czym będzie mówił, bo ja tam kilka tematów mam, na przykład ten Jaśkowski, on będzie mówił, on będzie miał jeden temat taki medyczny bardziej, a drugi będzie miał bardziej taki historyczny. I to tak on sobie pomiksuje tym, nie? A u ciebie, Zigi, nie wiem, chcesz, żeby to wpisywać, te tematy, bo tak nie, ludzie się troszkę... Nie, ja myślę, że na myśli nie. Nie. Ja uważam, że ludzie zostaną zaskoczeni tym, czego jeszcze nie słyszeli. Tak, bo to może się zmienić jeszcze, może jakaś aktualna albo sytuacja. Albo popłyniesz czasem, wiesz jak to jest, dajesz wykład i nagle płynie w innym kierunku. Tak. Mnie kiedyś zaproszono do Ligi Kobiet w Tel Awiwie, że mówił o UFO, a tymczasem jak ja powiedziałem, że UFO i to i uzdrawianie, w pierwszym rzędzie 3 kobiety, którym chcieli amputować piersi. Pan nam spadł z nieba. Ja mówię, to prawda. I się zaczęło. I zamiast o UFO rozmawialiśmy o cyckach.
No, ale dobra, Zygi, ty chciałeś coś nagrać jeszcze do filmu, tak? Dograć. To znaczy, ja to nagrywam, a później sobie powycinam to, co Aha, mi to pasuje. jest najlepiej w ten Tak, sposób. to jest najlepiej, bo po prostu myśmy się nie Brawo. pożegnali, a nieładnie tak odchodzić bez pożegnania. Mnie też interesowało to, bo w każdy jeden dzień będzie każdy miał około godziny tego wykładu, prawda? No właśnie, tak. A spotykają się ludzie, że naprawdę każdy z nich coś studiował i coś ma do powiedzenia. To nie jest tak, że usiedliśmy sobie, wiesz, i tam zajarali jointa i mówimy, jakby fajnie było, gdyby. Tylko każdy wie konkretnie, dlaczego będzie fajnie, bo w sobie już to stworzył. To jest fajne, że każdy z nas dzieli się z innymi tym, co w sobie już wie, a nie co my wierzymy, co myślimy, może kiedyś, trzeba by do tego wrócić. Nic z tych No, rzeczy. nic z tych rzeczy. Teraz już jest, wiesz, Ale kroczem w przyszłość. tak jest, ale widzisz, ty powiedziałeś, każdy to studiował i ma coś do powiedzenia. No, w tym ziemskim tego słowa znaczeniu musiałbym złożyć znowu sprzeciw, bo niczego nie studiowałem, ale mogę To się tak powiedzieć. nazywa po angielsku, uczy, nauczył się czegoś. A po Tak. angielsku się mówi i study, ale Tak. to nie chodzi o studia uniwersyteckie. Każdy z nas ma doświadczenia za sobą na różnych płaszczyznach i dzięki temu, że ma doświadczenia, nazbierała się wiedza. Tą wiedzę my nie sprzedajemy, tylko się dzielimy nią. Każdy, kto chce, powie, aha, to u mnie też tak jest, albo powie, aha, no u niego, a u mnie nie. To jest piękne w tym. Każdy używa prawa wyboru, nie wolnej woli, bo wolna wola już była i to minęło, nic nie zdał egzaminu. Teraz żyjemy prawem wolnego wyboru. Wybieramy świadomość Chrystusa, materializujemy przyszłość. Tak jest. I to powiedziała taka Niemka, która była u nas na ostatniej enklawie światła pod Górą Ślężą, taka Michaela. Jejku, jak ona to pięknie wytłumaczyła, ona powiedziała to wprost. Wir sollen uns nicht mehr entscheiden, weil entscheiden ist eine Entscheidung, Tak a jest. my powinniśmy wählen. Und wählen kannst du jeden tag. Wybór, tak, nie Tak jest. entscheidet. No. Zu ich zu die Scheide, tak, nie. No. No, o to chodzi właśnie. Scheide zawsze ma być na swoim miejscu. No i widzisz, i Nie teraz gdzie byś mamy się i nie entscheiden, tylko wir wissen schon, wo die Scheide führt. ja genau. Ja. I curig No. na hausę, bo zupa stygnie. No właśnie, ale Roman, widzisz, to są takie tematy, które jak się zagłębisz, to widzisz, jaka mądrość z tego wychodzi. Bo tylko świadomość nas łączy, nic innego. Tak. No właśnie. Ta Panowie. świadomość nazywa się po hebrajsku Izrael. Oni Niesamowite. zrobili z tego państewko z bombami atomowymi. No. To w ogóle nie jest Izrael takie coś. No. To my jesteśmy nowym Izraelem, bo my No myślimy o właśnie. jedności. No właśnie. Tak. O tym Jest trzeba tego. kiedyś nagrać jeszcze coś razem. Jest, to Żebyś jest wiedział. dobre, nie zapomnij tego. Tak. To Będziemy. zrobimy, to Szymon, o ten temat właśnie. Nowy Izrael, nowa Jerozolima. Tak. Bo to są symbole czegoś całkiem innego niż dziś zrobili z tego. Jakieś sionizmy. No to fajnie, to panowie, jeszcze raz dziękuję wam za. Ja Tobie dziękuję tak samo, że mnie zaprosiłeś, bo my razem robimy dobre rzeczy. Tak. I że mogliśmy przede wszystkim pobyć razem. Człowiek jest zawsze jakiś Właśnie. umocniony przez to. Także wszystkiego No. dobrego. Dziękuję i do następnego razu. Trzymajcie No, się. bye.